Koniec overdraftów w brytyjskich w bankach w 2020 roku. Banki nie będą już mogły pobierać stałych dziennych lub miesięcznych opłat za przekroczenie wyznaczonego limitu overdraft w rachunku bieżącym, zadecydował Financial Conduct Authority FCA, regulator sektora finansowego w Wielkiej Brytanii. Nowe zasady zaczną obowiązywać w kwietniu 2020 roku. Jak podaje BBC, zmiany mają uniemożliwić bankom pobieranie wyższych cen za nierozliczony kredyt w rachunku bieżącym. FCA zablokuje też stałe opłaty za przekroczenie limitu na koncie oraz skłoni instytucje finansowe, aby wszelkie dodatkowe opłaty były jasne i przejrzyste dla klientów. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, typowy koszt debetu w wysokości 100 funtów spadłby z 5 funtów do mniej niż 20 pensów dziennie, informuje FCA. W 2017 roku instytucje finansowe zarobiły ponad 2,4 miliarda funtów dzięki kredytom na rachunku bieżącym, a 30% tej kwoty pochodziło z nieregulowanych opłat za overdraft. Najczęściej kredyt w rachunku bieżącym miały osoby w wieku od 35 do 44 lat, a około 10% młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat przekroczyło limit debetowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zdaniem dyrektora FCA Andrew Bailey'a, rynek debetowy w Wielkiej Brytanii jest obecnie dysfunkcyjny i powoduje znaczne szkody dla konsumentów. Zdarza się, że opłaty za debet są 10 razy wyższe niż opłaty za tak zwane chwilówki, zaznaczył szef Financial Conduct Authority, cytowany przez BBC. Dzięki podjętym przez nas radykalnym środkom, bardziej ochronimy miliony ludzi, którzy korzystają z kredytu w rachunku bieżącym, podsumował Bailey.